Jednym z wydarzeń zorganizowanych w ramach jubileuszu 25-lecia Zespołu Szkół Katolickich była pokazowa debata oksfordzka pod hasłem Święta Jadwiga, królowa patronka szkoły i Tczewa. Uczestniczyły w niej drużyna gospodarzy, czyli Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie oraz reprezentacja pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. W roku jubileuszu Tczewskiego Liceum Katolickiego klub debatancki tej szkoły odnosił duże sukcesy. Zaczęło się od awansu na Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich w Poznaniu, a tam drużyna, której opiekunką jest Kamila Wojciechowska, dotarła do półfinału. Ostatecznie zajęła 4. miejsce, co było dużym osiągnięciem. W rozgrywkach debatanckich na poziomie wojewódzkim było nawet zwycięstwo w Trójmiejskiej Lidze Debat. Nasza drużyna w tym roku odniosła liczne sukcesy. To jest pierwsze miejsce w Trójmiejskiej Lidze Debat. Jesteśmy pierwszą szkołą w historii, do której puchar powędrował do szkoły spoza Trójmiasta. Zwycięstwo Trójmiejskiej Ligi dało nam awans do Pucharu Polski, który odbędzie się w czerwcu i nasza drużyna oczywiście też weźmie w niej udział. Drugi skład drużyny, bo tu się też taki uformował, zdobył drugie miejsce w debatach oksfordzkich retoryka. Także jest to niesamowity sukces. Wicedyrektor szkoły Krzysztof Zieliński jest dumny z sukcesów uczniów katolika. Podkreślił, że debaty oksfordzkie bardzo rozwijają młodzież, poszerzają ich wiedzę. Mam też taką nadzieję, że ta idea debat się rozszerzy na inne szkoły tczewskie i powiatowe i jeszcze będzie silniejsza, będzie o tym głośniej, bo to naprawdę daje uczniom niesamowity rozwój. Oni się przygotowują, są tak zaciekawieni tematem, że zadziwiają. Na lekcjach tak nie są zaciekawieni czasami. A tutaj jak widzą rywalizację, widzą chęć, chcą wygrać, to dają z siebie wszystko. Naprawdę wszechstronny rozwój, no pewnie szczególnie dla humanistów, ale myślę, że nie tylko. Ścisłe umysły tu się też wspaniale sprawdzają przez takie logiczne myślenie i argumentację. Także same plusy, naprawdę duży rozwój uczniów. Aula Liceum Katolickiego była wypełniona. Przybyła głównie młodzież, ale byli również przedstawiciele lokalnych władz z prezydentem Tczewa na czele. Zapytaliśmy, kto wziął udział w debacie i jaką tezę wybrano na pojedynek czołowych drużyn debatanckich w naszym regionie. Pierwsza debata pokazowa dotyczy tezy świętej Jadwigi, która jest patronką szkoły i patronką miasta, a jak wiadomo zbliżamy się do święta patrona 8 czerwca. Drużyną, z którą walczą nasi uczniowie, jest reprezentacja pierwszego liceum z Gdańska. No, postanowiliśmy zaprosić szkołę, która ma doświadczenie, żeby poziom tej debaty był taki wyrównany. Jako uczestników, jako odbiorców zaprosiliśmy przedstawicieli szkół z powiatu tczewskiego, bo mamy nadzieję, że nauczyciele uczący, dyrektorzy również zapałają taką pasją do debat, jak taką debatę pokazową zobaczą. Tak sobie pomyśleliśmy, że warto sięgnąć do takiej tematyki historycznej, dlatego że te tezy i te debaty, które tutaj się dzieją, one bardziej dotyczą właśnie takich wątków społeczno-prawnych, także tutaj taka mała innowacja. Debata była bardzo wyrównana, wygraliśmy na jakby pierwsze liceum ogólnokształcące z Gdańska prezentuje bardzo wysoki poziom i nie da się temu zaprzeczyć, więc wygraliśmy naprawdę bliską różnicą zdań. 2 sędziów, właściwie 2 na 7 sędziów było za pierwszą drużyną z Gdańska, więc no nie mogę powiedzieć, że to było łatwe zwycięstwo. Bardzo się staraliśmy i bardzo nam tym zależało, więc wygraliśmy, ale było blisko. Czy emocje były podobne jak do tych takich prawdziwych turniejowych? Emocje były podobne, jednakże towarzyszy nam trochę inny cel. W momencie Trójmiejskiej Ligi Debat zależało nam przede wszystkim na wygranej, a w tym momencie zależy nam na propagowaniu idei debat oksfordzkich. Emocje, mimo że były zbliżone, były nawet wręcz powiedziałbym, że takie same, to jednak cel myślę, że był trochę inny. Myślicie, że możliwa jest taka idea zorganizowania Tczewskiej Ligi Debat? razem z panią Kamilą to jest właśnie cel, który nam przyświeca w organizowaniu tego wydarzenia. W tym roku nasza szkoła jeździła kilka razy do Trójmiasta, żeby móc zadebatować w Trójmiejskiej Lidze Debat i wystąpić w tegorocznej edycji Pucharu Polski Debat Oksfordzkich. I mamy nadzieję, że zachęcimy przynajmniej kilka szkół z naszego regionu, czy to z miasta, czy to z powiatu, do uczestnictwa w regionalnym evencie debatanckim, tak żeby w przyszłych sezonach była możliwość nie jeżdżenia aż kilkudziesięciu kilometrów do stolicy Pomorza, tylko żeby po prostu rozgrywało się tutaj w regionie, tak żebyśmy mogli reprezentować nasze Kociewie również w Pucharze Polskim.